Cześć, z tej strony Temat.pl. Jesteśmy dzisiaj w Serocku, gdzie Hyundai ma dla Was dwie gorące premiery. Jedna z nich to elektryczny Hyundai IONIQ 5N, a druga to hybrydowy Santa Fe. Sam IONIQ 5 jest z nami na rynku już od ponad 2 lat. Teraz do gamy dołącza wersja sportowa N. Czym ten samochód się charakteryzuje? No cóż, wystarczy powiedzieć jedną rzecz. 650 koni mechanicznych w aucie elektrycznym. Za tymi cyferkami idą prawdziwe sportowe osiągi. Ten samochód potrafi przyspieszyć do 100 km na godzinę w zaledwie 3,4 sekundy. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że samochody elektryczne mają atomowe osiągi, ale naprawdę rzadko kiedy one gwarantują nam prawdziwe emocje, dlatego że one są zbyt syntetyczne. One osiągają swoje prędkości, swoje przyspieszenia, robiąc to w ciszy i trochę nie dając kierowcy wrażeń, co się z tym samochodem tak naprawdę dzieje. W przypadku IONIQa 5N zadanie przed tym samochodem postawione jest bardzo trudne. On ma zastąpić samochody spalinowe, które były sygnowane logotypem N, a w tych samochodach nie tylko chodziło o prędkość na zakrętach i na prostej, ale także chodziło o emocje. I chociaż jest to auto elektryczne, jego silnik pracuje w ten sposób, że symuluje pracę dwusprzęgłowej, ośmiobiegowej skrzyni mechanicznej. Dzięki temu podczas jazdy czujesz to prawdziwe kopnięcie, tak jak w aucie spalinowym, chociaż jest to auto elektryczne. Dzięki systemowi N-Torque Distribution możemy regulować poziom momentu obrotowego, który trafia na przednią oś i na tylną. Innymi słowy, tym autem możemy driftować. Wystarczy całą moc przerzucić tam do tyłu. W trybie N to auto wprost na tory wyścigowe, które doskonale sobie radzi w zakrętach, zwłaszcza dzięki obniżonemu środkowi ciężkości i pracy zawieszenia. Ten samochód to jest taki samochód, taki łobuz, którym naprawdę z przyjemnością się jeździ. Sam też wygląd tego auta zwiastuje już na światłach, że to nie jest przeciętny samochód, to nie jest zwykły IONIQ 5, który już jest szybki. Ten jest bardzo, bardzo szybki. Akumulator o pojemności 84 kWh gwarantuje, że zasięg w tym aucie będzie duży. Z kolei 800-voltowa instalacja elektryczna jest odporna na przegrzewanie, co jest bardzo ważne w aucie elektrycznym, a ponadto umożliwia szybkie ładowanie auta. Elektryczny silnik Hyundai IONIQ 5N nie dość, że ma te wspomniane 650 koni mechanicznych, to jeszcze kręci się do 21 000 obrotów na minutę. To tyle, co bolidy Formuły 1 sprzed lat, kiedy miały silniki V10. I chociaż to auto elektryczne, nie ma tu żadnych kompromisów. Prędkość maksymalna tego samochodu to aż 260 km na godzinę. I na koniec coś, co może Was bardzo mocno zainteresować. Hyundai IONIQ 5N to najtańsze na polskim rynku auto o mocy powyżej 600 koni mechanicznych. Polski importer przewiduje, że cena tego auta będzie oscylowała w okolicach około 370 tysięcy złotych. Santa Fe to druga dzisiejsza premiera Hyundai'a. Jak sami widzicie, samochód jest dużym SUV-em, nawiązuje swoją stylistykę do amerykańskich samochodów tego typu. Tego komfortowego SUV-a może zamówić w wersji 5-miejscowej, 6-miejscowej lub 7-miejscowej. W każdym z nich Twojej rodzinie będzie bardzo wygodnie. Z przodu są naturalnie dwa bardzo wygodne fotele. Na kanapie spokojnie zmieszczą się 3 dorosłe osoby. A teraz hit. W trzecim rzędzie są jeszcze 2 pełnowymiarowe fotele, na których zmieszczą się 2 dorosłe osoby. Każdy ma swój zagłówek, swój cup holder, swoją klimatyzację, swój port USB, jest nawet gniazdko. A jeśli chcecie tu posadzić dzieci, oba fotele mają gniazda ISOFIX. Santa Fe 5 generacji daje nam wszystkie możliwe cechy takiego typowego, użytecznego, dużego SUV-a, więc jest kanciasta, bardzo ustawna, duża, długość ponad 4,80, możliwa konfiguracja nawet 7-osobowa, ale z drugiej strony sięga też trochę tam, gdzie trzeba było dotąd szukać w klasie premium, dlatego że ten samochód jest świetnie wykończony, ma piękny design, zatem ten samochód łączy te dwa światy. Różnice w stosunku do poprzedniej generacji są oczywiste, wystarczy te samochody obok siebie postawić. Wnętrze to połączenie bardzo dobrej jakości materiałów oraz wielu nowoczesnych rozwiązań. Tutaj kierowca ma do swojej dyspozycji długi, panoramiczny, zakrzywiony ekran. Tutaj są 2 tacki do ładowania telefonów. Obie te tacki zapewniają możliwość bakteriobójczej sterylizacji smartfonów. Sercem Santa Fe jest zawsze hybrydowy spalinowy silnik. W zależności od wersji jest to albo hybryda plug-in, albo zwykła hybryda. Za każdym razem sprzężony jest 6-stopniową skrzynią biegów, zatem mamy tam klasyczne biegi, wiemy na którym biegu poruszamy się, też jest cicho w kabinie, oraz 4-napęd, w którym obydwa momenty obrotowe generowane przez 2 silniki przenoszone są na tylną oś w razie potrzeby, normalnie za pośrednictwem mechanicznego wału. Trudno nie zauważyć, że Hyundai ma jedną z najbardziej zróżnicowanych ofert w Polsce. Obie nowości, które Wam pokazaliśmy, trafią na nasz rynek w najbliższych miesiącach.